Panie Przewodniczący, jest już czego gratulować. Tak, panie redaktorze, z dniem 23 lutego 2024 roku zostałem powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw zagospodarowania lasów, gospodarki leśnej. Swoje miejsce pracy zmienia pan z Chotyłowa na Lublin? Tak, po 28 latach pracy w Chotyłowie nie ukrywam, że z wielkim wzruszeniem opuszczam to miejsce. Natomiast z lasami Lubelszczyzny jestem związany od 1989 roku, bo swoją karierę zawodową rozpoczynałem na leśnictwie Włodawa na stanowisku podleśniczego. Następnie po 5 latach trafiłem do Chotyłowa i tutaj pracowałem przez 28 lat niemalże, pełniąc różne funkcje. Byłem podleśniczym, inżynierem nadzoru i zastępcą nadleśniczego. Powiedz mi, panie przewodniczący, czy funkcja w Lublinie, którą pan obejmuje, no, czy nie zapomni pan właśnie o tej tutaj, tego, tym regionie, powiatach bialskim i ościennych? Panie redaktorze, ziemia podlaska, ziemia bialska nie jest moją rodzimą ziemią, ale od 28 lat jesteśmy tutaj, to tutaj zapuściłem korzenie, to tutaj moja rodzina żyje i tutaj zawsze będę wracał. To dla mnie miejsce bardzo bliskie, również z tego powodu, że od 20 lat jestem samorządowcem i w dalszym ciągu chcę się ubiegać o mandat radnego w swoim okręgu wyborczym na terenie powiatu bielskiego. Co będzie w pana zakresie pracy obecnie? Szeroko pojęta gospodarka leśna, a więc hodowla lasu, ochrona lasu, urządzanie lasu, pozyskiwanie lasu, jak również edukacja społeczna i ochrona przyrody. Także zakres bardzo szeroki. Powiem, że ze wszystkimi obowiązkami jeszcze się nie zdążyłem oswoić, bo dopiero od piątka, a więc tak naprawdę jeden dzień pracowałem w dyrekcji. Prawdziwa praca rozpocznie się już od poniedziałku i tak pozostanie z woli pana dyrektora Jana Kowala. Nie wiem jak długo, ale mam nadzieję, że jakiś czas to potrwa. Ma do mnie ogromne zaufanie, powołał mnie na stanowisko pierwszego zastępcy, co jeszcze bardziej nobilituje mój awans. Obszar nadleśnictwa w Chotyłowie, a obszar w tym momencie pewnie wszystkich lasów województwa lubelskiego. Panie redaktorze, tak, dosłownie nie ma porównania. Nadleśnictwo Chotyłów to tylko jakaś część powiatu bielskiego. Natomiast Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych to jest ogromny obszar, rozciągający się dla wyobrażenia od Biłgoraja poprzez Zamość, Puławy, Chełm, Chrubieszów, Kraśnik, Krasnystaw, Radzyń, Międzyrzec i Biała Podlaska. A więc naprawdę dużo większe wyzwania, dużo większa odpowiedzialność. Ale jestem gotów. Praca w nadleśnictwie Chotyłów z panem Piotrem Musiałem i z pracownikami, którym jestem bardzo wdzięczny, że za wspaniałą wspólną pracę dla dobra lasów państwowych układała się bardzo dobrze i dała mi wielkie doświadczenie i wiadomości. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję i mam nadzieję, że nie zawiodę Podlasia i godnie będę reprezentował Podlasie w Lublinie.